Właśnie wjeżdżamy do pierwszej stolicy Walii. St. David's było stolicą, zanim zostało nią Cardiff. Najmniejsze miasto w Europie. Z racji tego, że przy bardzo malutkiej liczbie mieszkańców dostało status miasta, posiadając katedrę, do której właśnie się zbliżamy. Down there. Tak wygląda katedra w najmniejszym miasteczku na świecie. Ruiny zamku z lewej. Białych piasków w wolnym tłumaczeniu. Duża plaża, nie? Szeroka, fajna. Ale widoczki. No zerknijmy tu na dół. Nie ma jakichś foczek? Okej. Co chwilę takie rzeczy, nie? No.
idziemy bliżej. Przed nami na wprost Ramsey Island. To jest to? No. To jest to. Fajnie by było ją objechać, opłynąć w sumie dookoła, nie? Okay. Tam są jakieś domki. Wow. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje. Uuuuj. Tu też, tylko tu już jest troszeczkę... Tu troszeczkę spadł by był i za dużo by wiało, ale... Słucham? I wulkaniczna skała. Thank you.
czwarty dzień podróży, deszczowo i mgliście. Właśnie przestało padać, przez 2 godziny, 3 dosyć intensywnie padało. Co, lecimy dalej. Robi wrażenie, nie? Taki gigant się na wodzie utrzymuje. To wcale nie jest taki gigant, nie? Są statki są dużo większe, ale... Ten prom, na który czekają wszyscy, tam te kolejki, co są, nie? On te wszystkie samochody zabierze, misiu. To jest prom, nie? Do... Pewnie do... No. A ludzie, acy malutcy, nie? Takie mróweczki. Ale olbrzym.